83 lata temu prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki powiedział nad trumną marszałka Józefa Piłsudskiego: niech hołdy dziś prochom wielkiego Polaka składane zmienią się w śluby dochowania wierności dla jego myśli w daleką przyszłość przenikających. Niech przekują się w obowiązek strzeżenia dumy i honoru. Niech wolę naszą do twardej pracy i walki z trudnościami zaprawią, a serca nasze wielką jego dla ojczyzny miłością rozpalą. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Patronat narodowy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości nad uroczystościami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odsłonięcia pomnika komendanta Józefa Piłsudskiego, setną rocznicą poświęcenia kościoła Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej w dniu 28 października 2018 roku. Szanowni Państwo, to bardzo ważny i bardzo uroczysty dla nas dzień miasta Limanowa, gdy obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. To na Limanowszczyźnie miało miejsce wiele wydarzeń historycznych, które przyczyniły się do tego, że powstała wolna Polska. Ojczyzna to rzeczywiście zjawisko bardzo złożone i piękne. My sami jesteśmy jej syntezą. Uroczystości patriotyczne Limanowej mają swoją historię. Rocznice takie jak Święto Konstytucji 3 maja czy 11 listopada od wielu lat, jak pamiętam, są obchodzone tutaj w sposób wyjątkowo piękny. Z ogromnym zaangażowaniem, jak co? Na cześć marszałka Piłsudskiego, ognia!